naszym namyśle pastoralnym mamy ważne słowo Jezusa. Tym słowem jest dzisiaj bardziej Jego postawa, działanie niż jakieś obfite nauczanie. Dzisiaj Jezus naucza nas tym, co czyni. Pewnie zdaniem kluczowym, centralnym tego wydarzenia, tej Ewangelii jest: wziął 7 chlebów, dzięki czynił, połamał i dawał uczniom. To jest i słownictwo, i gest eucharystyczny. Tak. Jakbyśmy, to jest, jesteśmy w 8 rozdziale, trzeba by obrócić trochę kartek, żeby dojść do ostatniej wieczerzy i tam będą te same słowa, tak. Że wziął chleb, że dzięki czynił, że połamał i podał uczniom. Tu nawet pada to słowo, które od razu budzi naszą czujność, nie? Dzięki czynił. Eucharistezas, eucharistezas. Jakbyśmy byli na Eucharystii, ale to nie jest Eucharystia. Dlaczego to nie jest Eucharystia? Dlatego, że Jezus jest w pogańskim świecie. Jak jesteście na codziennej Eucharystii, to musieliście to zauważyć. Czytamy Ewangelię Markową i od kilku dni Jezus jest w świecie pogan. Nie? Był w okolicach Tyru, potem przez Sydon, szedł do Dekapolu. Cały czas jest w pogańskim świecie. To nie może odprawiać Eucharystii. W jakim żyjecie świecie? Jaki jest ten świat, w którym żyjemy? Wczoraj jeden z proboszczów mówi: 13% przyjęło nas po kolędzie. 13%, no to 87%. Co? Jaki jest ten świat? Co można robić w pogańskim świecie? Nasza odpowiedź będzie ciągle taka: odprawmy mszę świętą, nie? Dla kogo? Jaka jest Eucharystia dla pogan? Eucharystią dla pogan jest czyn miłosierdzia. On im nie odprawia mszy, on ich karmi. Pierwszą Eucharystią w pogańskim świecie jest czyn miłosierdzia. I to jest pastoralna Jezusa. Kiedy my byśmy chcieli, będąc w pogańskim świecie, ciągle odprawiać, 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 to Jezus się spyta: a nakarmiliście ich? Daliście im jeść? A zauważyliście właśnie na przykład to, że przyszli z daleka? Coś o nich wiecie? Skąd pochodzą? No najpierw był przy nim tłum, ale jak ty wiesz, skąd ten i ten i ten przyszedł, to to już nie jest tłum. To już jest jakieś zgromadzenie ludzi, o których ty masz jakąś elementarną wiedzę i na których ci zależy. No więc Eucharystią dla nich jest czyn miłosierdzia. I to jest taka Ewangelia, która nas pyta, tak, i to tym bardziej nas pyta, im bardziej powtarzamy, że żyjemy w świecie, który spoganiał, nie? I chętnie w ten sposób go oceniamy. Tak naprawdę każda taka ocena przychodzi do nas z takim pytaniem: ile w naszym duszpasterskim pomyśle,
jest przestrzeni na dzieła miłości, na dzieła miłosierdzia. Ile? Ile na to nacisku? Czy to jest na pewno to, od czego my zaczynamy? Czy to jest to, na co my mamy siłę, energię, pomysły, to? Zobaczcie, jak to gra, jak nikt tego nie wymyślał, ale to słowo się niezwykle komponuje z tym, co słyszeliśmy też w świadectwach diakonów tej naszej przedpołudniowej refleksji. Nie? Ogłaszasz nabór do koła Caritas i przychodzi ci 40 młodych ludzi. Pewnie, niektórzy pewnie nie chodzą na religię. Opowiadał mi teraz w tym tygodniu ksiądz kardynał Konrad o takiej grupie młodych w Rzymie, 70 wolontariuszy, których cechą wyróżniającą jest to, że mają skutery. No jak to w Rzymie, nie? I nazywani są ruchomymi aniołami. To jest osoba, która posiadając wiedzę o ludziach samotnych, biednych, chorych, nie? I znając ich potrzeby, po prostu dzwoni do takiego młodego gościa i mówi, tam teraz trzeba zawieźć zupę. I on ma motorynkę i on to robi w 15 minut. I wielu z nich nie wie nic o Bogu. Tych młodych chłopaków czy dziewczyn. I nie wiedzą nic o Kościele. Jakbyście ich zaprosili na mszę świętą, to być może nie przyjdą, bo nie wiedzą, o co chodzi. Ale w tym zaproszeniu do bycia aniołem wiedzą, o co chodzi. I to jest to przeczytanie Boga, który się objawia w dziełach miłosierdzia. Eucharystia w pogańskim świecie to jest jałmużna. I zobaczcie, że ta jałmużna się rządzi tymi samymi prawami, co Eucharystia. To nie tylko słownictwo i gesty są takie same, że wziął, że dziękował, że połamał i rozdał. Tak, słownictwo, gesty są te same, ale też taka wewnętrzna dyscyplina tych dwóch czynów, sprawowania Eucharystii i dzieł miłosierdzia, wewnętrzna dyscyplina jest taka sama. To znaczy rozdajesz to, co jest niewielkie. Za co Jezus dziękuje? Za 7 chlebów w odniesieniu do 4000 ludzi? Jak to dzielić? No to on ma przy sobie 12 chłopa. Dla nich braknie. Dla nich braknie. No dobrze, a jak będziesz miał tira chlebów i świadomych, że ci nie braknie, to jest jałmużna? To jest miłosierdzie? A to cię choć trochę kosztowało? Jak się dzieliłeś z tego, co ci zbywa? Ale jak się dzielisz z tego, co jest przerażająco małe? I to jest twój priorytet. No to jest jałmużna. I to jest Eucharystia w pogańskim świecie. Niechby tak było. Amen.